Czym są zatrzymane zęby madrości i jak się je leczy? 8 minut. Zaklinowane zęby madrości mogą powodować różne problemy w jamie ustnej. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego ta zmiana występuje i jak się ja leczy. Czym są zatrzymane zęby madrości i jak się je leczy? Trzecie zęby trzonowe, zwane również zębami madrości lub ósemkami, sa zebami. Które wyżywania się jako ostatnie w tylnej części jamy ustnej. Ale co się dzieje, gdy dentysta zdiagnozuje zatrzymane zęby madrości? Ogólnie rzecz biorąc, trzecie zęby trzonowe wyrzynaje się w tylnym sektorze w późnym okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości, między 17 a 25 rokiem życia. Może się jednak zdarzyć, że zapnie przejdzie przez dziasło i nie może wyjść. Pozostając całkowicie lub częściowo pod warstwa nabląka. W takich przypadkach chodzi o zatrzymane zeby madrości. W tym artykule dowiesz się, dlaczego ten stan może się zdarzyć, jakie są jego objawy i jakie mogą wystapić z powiklania. Wyjaśniamy również, jak leczy się ten problem zebów madrości. Czym są zatrzymane zeby madrości? Jak już wspomnieliśmy, zeby madrości to ostatnie zeby które wyrzynają się w jamie ustnej i znajdujące się stylu luku zebowego. W sumie są to cztery zęby trzonowe, dwa górne i dwa dolne po obu stronach jamy ustnej. Czasami jednak nie wystarcza im miejsca na wyjście na powierzchnię i zostają zatrzymane, tworząc problem znany jako zatrzymane zęby madrości. To zatrzymanie może być całkowite. Wówczas na powierzchni dziąsła nie widać żadnych widocznych śladów zeba, który nie może wyjść. Lub może się wyżnać tylko część zeba, gdzie część korony pozostaje pokryta dziaslem, a część odslania się w jamie ustnej. Jakie objawy wiąza się z zatrzymanymi zebami madrości? Czasami zatrzymane zeby madrości nie powodują żadnych objawów, a pacjenci dowiaduje się o ich zatrzymanych zebach dopiero z diagnozy stomatologa. W innych przypadkach pojawiają się jednak niektóre z następujących oznak: ból. Może pojawić się ból w okolicy zebatrzonowego lub dyskomfort w uszach i szczece. Obrzeg szczeki, może pojawić się nabrzmienie tego obszaru, w którym zaklinował się zap. Do takiej sytuacji dochodzi głownie wtedy, gdy istnieje towarzyszace infekcje. Uwiezienie pokarmu, gdy zeby ma częściowo zatrzymane, jedna część zdolala wyjść, a druga pozostaje pod dziaslem. Resztki pokarmu pozostają między zebem a pokrywająca go tkanka dziasla. Bardzo trudno wtedy dbać o dokładną higienę jamy ustnej, a pod dziaslem gromadza się bakterie i pokarm. Ponadto powoduje to stan zapalny, ból i nieprzyjemny zapach. Zapalenie dziasel, dziasla staje się obrzeknięte, czerwone i krwawia. Niespiedzy oddech i przykry smak w ustach. Trudność w otwieraniu ust. W przypadku wystąpienia niektórych z tych objawów należy skonsultować się ze stomatologiem, ponieważ mogą one wskazywać na zatrzymane zeby madrości. Bola zeby Ból wywolany zatrzymanymi zebami madrości ma związek zarówno z samym zebem, jak i z procesem zapalnym, który towarzyszy zaklinowaniu. Przyczyny zatrzymanych zebów madrości. Główna przyczyna zatrzymanych zebów madrości jest brak miejsca na prawidłowe wyrzynanie się trzeciego trzonowca. Ponieważ nie ma miejsca na pojawienie się zeba, pozostaje on zaklinowany wewnątrz kości. Mamy do czynienia z całkowitym zatrzymaniem, gdy zap pozostaje wewnątrz kości i nie przechodzi przez dziaslo. Natomiast częściowe zatrzymanie występuje, gdy czesc pozostaje wewnątrz kości, a innej udaje się wydostać i odslonić w ustach. Innym czynnikiem powodującym tę zmianę jest nieprawidłowe ustawienie zęba w kości, co zapobiega erupcji. Roznacz pod niewłaściwym katem, trzonowiec napotyka inne struktury anatomiczne, które nie pozwalają mu przedostać się do jamy ustnej. Na przykład, jeśli zap jest ustawiony poziomo lub ukośnie, podczas wzrostu napotyka drugi trzonowiec, który znajduje się przed nim lub przy tylnej ścianie jamy ustnej. Trzecie zeby trzonowe mogą być skierowane do wewnątrz lub w kierunku policzków lub być całkowicie odwrócone. Te nienormalne uklady uniemożliwiają prawidlowa erupcję i prowadzą do retencji. Istnieje kilka czynników, które zwiększają ryzyko zatrzymanych zebów madrości. Na przykład wiek od 17 do 25 lat i mala zuchwa zwiększają zaja to prawdopodobieństwo. Jak diagnozuje się zatrzymane zęby madrości? Diagnozę zaklinowanego trzeciego zeba trzonowego przeprowadza stomatolog na podstawie badania klinicznego i prześwietlenia jamy ustnej. W konsultacji bierze pod uwagę objawy zgłaszane przez pacjenta oraz objawy obserwowane podczas eksploracji jamy ustnej. Zdjęcie rentgenowskie pozwalają następnie na potwierdzenie obecności zeba zatrzymanego w kości. Ponadto wykazuje wszelkie zmiany na zebach i otaczającej je tkance kostnej. Jak się leczy ten problem? Leczenie zatrzymanych zebów madrości zależy w dużej mierze od tego, czy wywoluje one objawy i czy wpływają na jakość życia pacjenta, czy nie. Bezobjawowe zatrzymane zeby madrości. W przypadkach, gdy zatrzymane zeby madrości nie powodują żadnych niedogodności dla pacjenta, można zastosować dwa alternatywne podejścia, które wyglądają następująco. Oczekiwanie pod obserwacja, niektórzy konserwatywni dentyści zalecają sprawdzanie zębów zatrzymanych i pozostawienie ich w jamie ustnej. Twierdza, że nie ma potrzeby ich chirurgicznego usuwania, jeśli zapnie powoduje niedogodności. Pozostawiają możliwość ekstrakcji dopiero, jeśli pojawia się problemy. Usuwanie zapobiegawcze, sa specjaliści, którzy zalecają usunięcie zaklinowanych części. Aby zapobiec potencjalnym problemom? Uważaja za właściwe usunięcie zeba, nawet gdy nie ma widocznych irytujących objawów, aby uniknąć przyszłych powiklan. Nie ma wystarczających dowodów ani badań na poparcie którego z tych stanowisk.